W dzisiejszym Klubotygodniku będzie o tym, jak to się stało, że dzisiejsza opozycja mówi w pewnej kwestii językiem Prawa i Sprawiedliwości. Prawa i Sprawiedliwości sprzed 2015 roku. Witam Was w kolejnym Klubotygodniku. Nazywam się Piotr Trudnowski. Co tydzień na przemian z Andrzejem Kochutem tutaj na kanale Klubu Jagiellońskiego komentujemy sprawy krajowe i międzynarodowe. Zwykle ja mówię stricte o polityce polskiej, Andrzej stricte o polityce zagranicznej. Dzisiaj będzie taki trochę odcinek pomiędzy tymi dwiema rzeczywistościami. Mianowicie będę mówił o tym, jak pewnego rodzaju kwestie międzynarodowe są postrzegane w krajowej polskiej debacie politycznej. Mianowicie będę mówił o tym, jak zmieniały się role dzisiejszych rządzących i dzisiejszej opozycji, gdy chodzi o dyskusję na temat rosyjskiego zagrożenia w polskiej polityce. Ostatnie dni i tygodnie to taki festiwal dyskusji na temat tego, jak Prawo i Sprawiedliwość i rządy prawicy w Polsce odpowiadają na rosyjskie marzenia o tej polityce. Donald Tusk. Wszystkie, podkreślam, wszystkie działania PiS wpisują się precyzyjnie w rosyjską strategię rozbijania Unii Europejskiej i geopolityczną izolację Polski. Czy robią to świadomie? Jest pytaniem drugorzędnym. Michał Kobosko, przewodniczący partii Szymona Hołowni. Albo będziemy w strefie euro, albo w strefie rubla. Dziś na pewno nie jesteśmy bliżej euro. Czy stronnictwo Kaczyńskiego i Ziobry staje się faktycznie przyszłą partią rosyjską w Polsce? Możecie też sobie zwrócić uwagę na okładkę Newsweeka z tego tygodnia. Sugestia graficzna jest bardzo wyrazista, ale gdyby ktoś miał wątpliwości, to oczywiście mamy też podpis, który te wątpliwości rozwiewa. Oczywiście chodzi o Jarosława Kaczyńskiego. Na Kremlu długo inwestowali w to, żeby w Polsce mówiło się zgodnie z interesami Rosji i się doczekali. Jarosław Kaczyński już brzmi jak rosyjski propagandysta. I wszystko byłoby zrozumiałe, bo przecież wiemy doskonale, że polityka europejska Prawa i Sprawiedliwości budzi nieustającą krytykę opozycji i mediów sprzyjających opozycji, ale jest w tym wszystkim jeden problem. Mianowicie, kiedy przypomnimy sobie, jak ci sami politycy i te same media mówiły o stosunku Prawa i Sprawiedliwości do Rosji przed 2015 rokiem, przed objęciem rządów, to przypomnimy sobie, że wyglądało to zgoła inaczej. To nie ukryta rusofilia miała być problemem PiSu, ale bardzo wyrazista rusofobia, która miała sprowadzić na nas poważne kłopoty. W 2014 roku Polskie Stronnictwo Ludowe, przecież formacja rządząca wówczas razem z Platformą Obywatelską, jeździła po polskich wsiach i rozdawała tam gazetki, w których nie pozostawiała żadnych wątpliwości. Ewentualne rządy PiSu oznaczać miały wojnę z Rosją. Podobnie poza politykami wypowiadały się media. Na przykład tygodnik Polityka piórem Daniela Pasenta pisał wówczas następujące słowa: widmo krąży po Polsce, widmo rusofobii. I przy tej okazji cytował i polecał Daniel Pasent na przykład wywiad z profesorem Stanisławem Bieleniem, chyba najbardziej prorosyjskim polskim akademikiem zajmującym się stosunkami międzynarodowymi, który faktycznie w bardzo obszernym wywiadzie na Onecie, po który warto chyba dzisiaj sięgnąć, przekonywał, jak to ta prawicowa, pisowska rusofobia nie jest wielkim zagrożeniem dla Polski i że w ogóle nie powinniśmy wpuszczać się w ten kanał opowiadania się po stronie rewolucji godności na Ukrainie, bo to nie jest nasza sprawa. Więcej złego niż dobrego miało z tego wszystkiego dla nas wyniknąć. A na przykład Roman Kuźniar, inny akademik z Uniwersytetu Warszawskiego, ale wówczas przecież bardzo ważny doradca prezydenta Komorowskiego do spraw zagranicznych, mówił o tym, że Prawo i Sprawiedliwość to właśnie pożyteczni idioci Kremla, ponieważ oni dużo bardziej niż jest to zasadne przeceniają to rosyjskie zagrożenie w polskiej polityce. Te same magazyny, ci sami politycy, te same środowiska, które jeszcze 5-6 lat temu mówiły, że głównym zagrożeniem ze strony PiSu jest rusofobia, dziś mówią o tym, że jest to ukryta rusofilia. Ci sami, którzy wtedy wyśmiewali spiskowe myślenie, dzisiaj
popularyzują różnego rodzaju artykuły czy książki, w których mowa o tym, że właściwie wszystko, co dzieje się na polskiej prawicy, to spisek Kremla. Mamy książki Tomasza Piątka, który na swoich grafach pokazuje powiązanie właściwie dowolnych polityków PiSu z politykami Kremla. Mamy na przykład wydaną przez Agorę, wydawcę Gazety Wyborczej, książkę Klementyny Suchanow, liderki strajku kobiet, w których na ponad 600 stronach Klementyna Suchanow próbuje, moim zdaniem w niezbyt przekonujący sposób, udowodnić, że jakiekolwiek konserwatywne, tradycjonalistyczne, prorodzinne poglądy zawsze są niemalże w polskiej rzeczywistości powiązane z wpływami Kremla i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mówiąc wprost, o Rosji i wpływach rosyjskich w Polsce media dawnego mainstreamu, tego lewicowo-liberalnego salonu, mówią językiem, którym przed 2015 rokiem, którego przed 2015 rokiem nie powstydziłaby się Gazeta Polska. Jak to się stało, jak to jest w ogóle możliwe i ile to ma wspólnego z rzeczywistością? Spróbujmy się temu przyjrzeć trochę bliżej. Zacznijmy jednak może od spojrzenia na to, jak w ogóle wygląda polityka Rosji i Rosja w oczach Polaków. Pierwsza rzecz, która zwraca uwagę, kiedy spojrzymy sobie na różnego rodzaju międzynarodowe porównania, to kwestia tego, że Polacy są dużo bardziej sceptyczni wobec Rosji i Władimira Putina niż inne narody europejskie, czy w ogóle większość Zachodu. Po prostu Polacy, pamiętając jeszcze czasy sowieckiej dominacji w naszej części Europy, nie dają się nabierać na różnego rodzaju sentymentalne sztuczki i wiedzą od dawna, że jest to polityka agresywna, imperialna, polityka, która zagraża prawu do samostanowienia innych narodów, w tym narodów wobec nas sąsiedzkich. I rzeczywiście, kiedy sobie spojrzymy też na już polskie badania dotyczące tego, jak postrzegamy Rosjan, to dostrzeżemy to, że po pierwsze, polityka Rosji jest oceniana jako dużo mniej przyjazna niż polityka właściwie jakiegokolwiek innego państwa przez Polaków. Druga rzecz, którą możemy zauważyć, to to, że taka kumulacja krytycznej oceny polityki Kremla wobec Polski, zrozumienie, że nie jest to polityka przyjazna, miała miejsce w roku 2014. To wtedy, po rewolucji godności na Ukrainie, to wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia z aneksją Krymu, kiedy mieliśmy do czynienia z wojną w Donbasie, Polacy byli najbardziej krytyczni. W 2020 roku te emocje nie są już tak ostre, ale dalej w porównaniu z innymi państwami postrzegamy tę rosyjską politykę jako zdecydowanie nieprzyjazną Polsce, a politykę innych państw postrzegamy jako coraz nam bardziej przyjazną, co chyba nie bez znaczenia, że po prostu mamy wrażenie, że mamy na świecie więcej przyjaciół, a Rosja cały czas tym przyjacielem nie jest. Natomiast warto tutaj zwrócić na jeszcze jedną kwestię uwagę, mianowicie kiedy przyjrzymy się tym badaniom z 2020 roku, to zauważymy taką może trochę zaskakującą tendencję. Ja nie znalazłem danych dotyczących tego, jak to wyglądało wcześniej, ale faktycznie dużo mniej sceptyczni wobec polityki Rosji, wobec Polski są młodzi Polacy. To znaczy w grupach 18-24 i 25-34 mamy do czynienia ze zdecydowanie bardziej pozytywną oceną polityki Rosji jako przyjaznej wobec Polski niż w starszych grupach. Tutaj na pewno doszło do jakiejś zauważalnej zmiany. Polacy natomiast są zdecydowanie pozytywnie nastawieni zarówno do polityki na przykład Ukrainy, jak i do samych Ukraińców. Tutaj mieliśmy pewnego rodzaju wahnięcia w ostatnich latach związane z sympatią do Ukraińców, która pojawiła się wtedy, kiedy wielu Ukraińców trafiło do Polski, ale widać, że im dłużej oni są w Polsce, tym bardziej te emocje się stabilizują i są po prostu pozytywne. Druga strona tego medalu jest dla nas jeszcze bardziej optymistyczna. Kiedy spojrzymy sobie na takie badania prowadzone na przykład na Ukrainie, to zobaczymy, że Polska od wielu lat jest liderem sympatii Ukraińców. Ukraińcy widzą w nas przyjaciół, oceniają nas pozytywnie, jesteśmy dla nich w pewnym sensie wzorem Zachodu. I na pewno jest to duży kapitał, z jakiego możemy na arenie międzynarodowej i w relacjach Polski z Ukrainą korzystać. Tyle badania, a spójrzmy na to, jak historycznie wyglądała dyskusja na temat Rosji w
polskiej polityce lat 90., lat 2000 trochę historycznego spojrzenia. Myślę, że można powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z takimi dwiema rzeczywistościami. Jedna to była rzeczywistość retoryczna. Tutaj mieliśmy prawicę, która bardzo wiele uwagi poświęcała Wschodowi, bardzo wiele uwagi poświęcała Rosji. Kiedy sięgniecie sobie na przykład po czasopisma prawicowe, czasopisma takie, które w jakimś sensie kształtowały dzisiejsze prawicowe elity Prawa i Sprawiedliwości, to zobaczycie, że przed kilkunastoma laty tak naprawdę w każdym czasopiśmie mieliśmy wręcz stałe, osobne bloki poświęcone z jednej strony temu, co się dzieje w Rosji, z drugiej strony temu, co się dzieje na przykład na Ukrainie, na Kaukazie, w Azji Centralnej, w tych wszystkich postsowieckich państwach. Widać było, że był to temat niezwykle dla prawicy istotny, że to budziło naprawdę ogromne emocje, bardzo wiele dyskusji na ten temat się odbywało i trzeba powiedzieć z pełnym przekonaniem, że poziom tej dyskusji był naprawdę wysoki. To był temat, który był dla prawicy niezwykle ważny. Można powiedzieć, że mieliśmy tutaj do czynienia z taką trwałością wyśpiewanych kiedyś przez Jacka Kaczmarskiego słów Ja po prostu jest rusofil antykomunista. Polska prawica była antykomunistyczna, widziała w Rosji po rozpadzie Związku Sowieckiego tak naprawdę kontynuację polityki imperialnej. Obawiała się tego, że Rosja nigdy nie odpuści wpływu na państwa postsowieckie i uważano, że trzeba się tym interesować, trzeba przestrzegać Zachód przed tym, że wcześniej czy później ta nowa Rosja pokaże swoją imperialną twarz, a z drugiej strony trzeba wspierać te prozachodnie, prodemokratyczne, europejskie aspiracje wszystkich poza Rosją państw postsowieckich. I z drugiej strony mieliśmy główny nurt debaty. Główny nurt debaty, liberalne media, które w jakimś sensie próbowały wierzyć w to, że i do nas dotrze kiedyś koniec historii. Mieliśmy przecież Aleksandra Kwaśniewskiego, który mówił o tym, że będzie taki dzień, kiedy Rosja, mówił точно, Rosja, też będzie w nas. Że ta historia świata podzielonego na dobrych i złych musi się skończyć. Podobne słowa wygłaszał Radosław Sikorski. Ale kiedy zastanowimy się nad tym, dlaczego takie słowa padały, to możemy dostrzec, że one padały dlatego, że taki był główny nurt zachodniego spojrzenia na Rosję. To Zachód chciał widzieć we Władimirze Putinie i w Rosji właśnie tego transformatora, który sprawi, że Rosja, inna Rosja jest możliwa. Czy to George Bush z Władimirem Putinem na swoim ranczo. Do I trust him? Yeah, I trust him. Czy to Gerhard Schröder, który ostatecznie skończył zarabiając miliony, lobbując na rzecz interesów rosyjskich firm. Czy to wreszcie różnego rodzaju prorosyjskie zwroty w polityce wielu państw europejskich były żywym dowodem na to, że do pewnego momentu w tę historię po prostu wierzono. I z jednej strony polski główny nurt polityki zagranicznej starał się jakoś na to odpowiadać, ale z drugiej strony należy uczciwie powiedzieć, był konsekwentny w przestrzeganiu Zachodu przed tym, że ta zmiana może być pozorna i za każdym razem, kiedy chodziło o jakieś naprawdę kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa międzynarodowego i polskiego bezpieczeństwa kwestie, tak naprawdę ten główny nurt niespecjalnie różnił się od tego, co mówiła i robiła prawica. W wymiarze energetycznym mówił o tym niedawno Paweł Musiałek, opowiadając historię tego, jak uniezależniliśmy się od rosyjskich dostaw gazu i że tutaj można i PiS-owi, i Platformie przyznać zasługi. Kiedy spojrzymy sobie na przykład na kwestię Ukrainy, kiedy przypomnimy sobie, jak to wyglądało w czasie zarówno pomarańczowej rewolucji, jak i rewolucji godności, zobaczymy, że politycy z różnych stron polskiej barykady wspierali prozachodnie, proeuropejskie aspiracje Ukraińców. Kiedy sięgniemy sobie na przykład do roku 2008 i rosyjskiej agresji na Gruzję, to zobaczymy, że wówczas inicjatywę Solidarni z Gruzją pod jakże zachęcającym hasłem pij gruzińskie wina, nie bój się Putina, wspólnie firmowali tacy, wydawałoby się, ludzie z zupełnie innych bajek. Jak dobrze dzisiaj znany poseł, a wówczas debiutant Michał Szczerba, razem z naprawdę jastrzębim i radykalnym w swojej rusofobii
publicystą Gazety Polskiej Piotrem Lisiewiczem. Na przykład program Partnerstwa Wschodniego, który był realizowany za czasów Platformy Obywatelskiej, jest kontynuowany przez Prawo i Sprawiedliwość. To dobry przykład na to, że te różnice nie są tutaj tak głębokie, jak mogłoby się wydawać, kiedy czytamy archiwalne wystąpienia polityków jednej i drugiej strony. Retorycznie mieliśmy do czynienia z dużą różnicą, ale w praktyce cała polska klasa polityczna rozumiała, że Zachodowi musimy uświadamiać to, że polityka Rosji może znów być imperialna i że to może być zagrożenie zarówno dla postsowieckich sąsiadów Rosji, jak i dla państw Unii Europejskiej. Można zapytać, dlaczego skoro w sumie było tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Skoro polskie różne partie polityczne prowadziły dość konsekwentną politykę wschodnią, to czemu te kwestie tak często dzielą w polityce wewnątrzkrajowej? Dlaczego mamy do czynienia tak często z różnego rodzaju oskarżeniami? Pierwszy powód to wydaje mi się kwestia nieustającego zaogniania się tej wojny polsko-polskiej i temperatury sporu politycznego. Zwłaszcza po katastrofie smoleńskiej Prawo i Sprawiedliwość ostro krytykowało rządy Platformy Obywatelskiej jako zbyt prorosyjskie. Dzisiaj politycy opozycji i media opozycyjne krytykują Prawo i Sprawiedliwość jako taką ukrytą opcję prorosyjską, ale bierze się to z dość konkretnej rzeczywistości, z rzeczywistości poglądów Polaków, którzy mają dość realistyczne, bardziej realistyczne niż inne narody europejskie spojrzenie na Rosję. I cały czas w Polsce jest tak, że jakiekolwiek oskarżenie o ewentualne prorosyjskie sympatie jest po prostu w polityce krajowej obciążeniem. Dlatego ten temat tak mocno rezonuje i dlatego opozycja prawdopodobnie i w przyszłości będzie zawsze krytykowała rządzących o to, że są zbyt prorosyjscy. Druga kwestia to kwestia tego, jak zmieniła się debata międzynarodowa. Przez wiele lat, jak już o tym mówiłem, na Zachodzie wierzono w to, że Rosja będzie inna. Po kolejnych dowodach, że inna nie będzie, po agresji na Gruzję, po wojnie w Donbasie, po aneksji Krymu, po kolejnych agresywnych działaniach Federacji Rosyjskiej, przynajmniej częściowo na Zachodzie zrozumiano, że Rosja inna nie będzie. Do tego pojawiły się różnego rodzaju zwykle uzasadnione zarzuty o to, że Rosja ingeruje w politykę demokratycznych państw i w tym sensie również polscy liberałowie zaczęli wpisywać się w ten główny nurt, dostrzegając w różnych punktach, trudno powiedzieć, kiedy mają ku temu uzasadnienie, a kiedy nie, ale dostrzegając po prostu, że jakaś forma ingerowania Rosji w politykę krajową jest w ogóle możliwa. Dopuścili to, co wcześniej przez długie lata uważali za przejaw spiskowego myślenia. Ale trzecia kwestia, na którą chciałem zwrócić uwagę, to kwestia z trochę innego porządku, ale chyba też tłumacząca, dlaczego z taką zmianą w polskiej debacie politycznej mamy do zrozumienia. Jest taki bardzo interesujący badacz literatury polskiej, Przemysław Czapliński, który kilka lat temu wydał książkę Poruszona mapa, w której starał się nakreślić w cudzysłowie taką geopolityczną mapę polskiej wyobraźni literackiej, czytelniczej, książkowej. I zajmował się w tej książce tym, jak różne obszary świata, różne kierunki geograficzne są w polskiej literaturze opisywane i zwrócił uwagę na to, w jaki sposób pisało się w Polsce o Rosji. Posłuchajcie fragmentu. Z jednej strony jest ona osobnym światem, nie mającym żadnych punktów stycznych z Polską. Tam Azja, tu Europa. Tam autorytaryzm, tu demokracja. Tam dzikość, tu cywilizacja. Z drugiej strony jako układ odniesienia, bez którego nie jesteśmy w stanie siebie zdefiniować, określić własnej przyszłości i wyznaczyć miejsca w Europie. Rosja przestaje być osobnym państwem i obcą kulturą, a nawet realnym obszarem zamieszkiwanym przez prawdziwych ludzi. Staje się natomiast zbiorem fantazmatów, rojeń, życzeń i lęków. Staje się wewnętrzną cząstką polskiej zewnętrzności. Im mocniej Rosja służy polskiej kulturze do ustalenia nierosyjskiej tożsamości własnej, tym wyraźniej odsłania się jako nasza intymna obcość, od której nie możemy się oddzielić. Przedstawianie Rosji jest szukaniem polskiej formy. Funkcją opisywania Rosji jest projektowanie Polski.
Cały ten fragment dotyczący pisania o wschodzie w książce Czaplińskiego sprowadza się do tego, że polska literatura, polskie życie intelektualne bardzo interesowało się wschodem, ponieważ przez opisywanie wschodu, który jest niedemokratyczny tak naprawdę, niezachodni, próbowaliśmy utwierdzić się w tym, że w coraz większym stopniu jesteśmy częścią Zachodu. Można powiedzieć, że Czapliński między słowami stawia taką tezę, że my mieliśmy kompleks. Próbowaliśmy przez literaturę, przez kulturę, przez dyskusję publicystyczną udowodnić sobie samym, że nie jesteśmy już państwem dawnego bloku komunistycznego, że nie jesteśmy już żadnym wschodem Europy, że jesteśmy już Europą, jesteśmy już Zachodem. I zwraca uwagę na to Czapliński, że ta mapa się faktycznie poruszyła, że dużo mniej operujemy już na tym niepodmiotowym poziomie zagrożenia między Wschodem a Zachodem, między Niemcami a Rosją. Bardziej zaczynamy o sobie myśleć w takim wymiarze wertykalnym. Zaczynamy rozglądać się na północ, zaczynamy rozglądać się na południe i stawia wręcz taką tezę, że to pewnego rodzaju dowód większej dojrzałości polskiego myślenia o sobie samych, że to zaklęcie, które kazało nam pozostawać właśnie w tym uścisku między Wschodem a Zachodem, przestaje oddziaływać. I wydaje mi się, że to jest również klucz do zrozumienia tego, dlaczego mamy dzisiaj do czynienia z takim odwróceniem ról, dlaczego to opozycja, która wcześniej wyśmiewała się z tego poczucia zagrożenia Rosją, dzisiaj tak chętnie wskazuje, że to zagrożenie jest żywe. Otóż po prostu w optyce liberalnych mediów czy polityków dzisiaj to poczucie naszej przynależności do Zachodu jest słabsze. A z drugiej strony chyba prawica poczuła się po tym, jak wygrała wybory, pewniejsza na Zachodzie, poczuła, że ma jakichś sojuszników, że jesteśmy w stanie prowadzić suwerenną politykę i w ten sposób uznała, że to zagrożenie i interesowanie się Wschodem nie jest już tak istotne, jak było to wcześniej. I tutaj powiedziałbym, mam pewnego rodzaju wątpliwość. Wydaje mi się, że nie jest dobre dla polskiej prawicy, dla tego dyskursu intelektualnego to, że przestaliśmy się Wschodem interesować. Kiedy dzisiaj zajrzymy do różnego rodzaju czasopism, w których prowadzi się taki intelektualny namysł nad polską polityką zagraniczną, widać, że tego spojrzenia na Wschód jest mniej niż kiedyś. A to chyba nie do końca dobrze. Oczywiście zmieniły się realia międzynarodowe, pojawiła się świadomość tego, jak ważne rzeczy dzieją się dzisiaj na przykład w Chinach, jak ważne rzeczy dzieją się w Azji. Rosja nie jest już głównym dla nas punktem odniesienia, ale chyba cały czas powinna być punktem odniesienia istotnym. I tutaj pojawia się taki trend do tego, żeby również na prawicy myśleć w sposób realistyczny, żeby myśleć w sposób, który będzie pozbawiony jakichś romantycznych sentymentów wspierania naszych mniejszych czy słabszych sąsiadów na wschodzie w stosunku do polityki rosyjskiej, żeby zacząć myśleć bardziej w kategoriach twardych interesów i odrzucić prometejski romantyzm. Problem polega na tym, że tak naprawdę w polskim interesie zawsze jest wspieranie aspiracji prozachodnich, proeuropejskich naszych sąsiadów i że to, co często próbuje być wyśmiewane jako taki niepoważny, romantyczny sposób prowadzenia polskiej polityki zagranicznej. Ta słynna doktryna Giedroycia próbuje być przez niektórych wyśmiewana, jest tak naprawdę dobrze rozumianym realizmem w polskiej polityce zagranicznej. I tutaj nie chcę Was do tego bardzo głęboko przekonywać, po prostu odeślę Was do dwóch bardzo ciekawych materiałów. Pierwszy to raport Wojciecha Konończuka z Ośrodka Studiów Wschodnich, a drugi to podcast tegoż samego eksperta, wybitnego polskiego think tanku, w którym właśnie opowiada o tym, dlaczego ta giedroyciowska doktryna nie jest żadnym obłąkanym romantyzmem, ale właśnie dobrze rozumianym politycznym realizmem. Próbowałem Was przekonać do tego, że polska polityka wschodnia była dużo bardziej konsekwentna niż nam się wydaje, a nawet to, że zaognienie dyskusji na temat Rosji w krajowej debacie tak naprawdę nie
nie powinno nas tak bardzo niepokoić. No ale co z tymi wszystkimi zarzutami? Kto ma rację? Czy to ewentualny powrót dzisiejszej opozycji do władzy będzie tworzył przestrzeń do tego, żeby polityka była w Polsce znów bardziej prorosyjska? Czy to Prawo i Sprawiedliwość jest dzisiaj partią, która realizuje rosyjskie interesy? Cóż, sprawa jest jak zwykle dość skomplikowana, więc pozwolę sobie ją wytłumaczyć na trochę egzotycznym, metaforycznym przykładzie. Jest taka książka C.S. Lewisa, Listy starego diabła do młodego. To książka o tym, jak stary, doświadczony diabeł, krętacz, wysyła listy do swojego młodego ucznia pioluna i opowiada mu o tym, w jaki sposób kusić ludzi, w jaki sposób sprowadzać ich na złą drogę. I niektórzy żartują sobie, że poza tym, że to książka bardzo ciekawa od strony takiej duchowej, bardzo ciekawe chrześcijańskie metafory, to niektórzy mówią też o tym, że jest to książka w pewnym sensie będąca podręcznikiem różnego rodzaju agentur wpływu, dezinformacji, próby oddziaływania na debaty publiczne w różnych państwach. I rzeczywiście chciałem wam zwrócić uwagę na dwa cytaty z tej książki. Pierwszy brzmi tak. Nie zapomniałem swej obietnicy zastanowić się nad tym, czy mamy pacjenta uczynić skrajnym patriotą, czy zagorzałym pacyfistą. Otóż powinniśmy popierać wszelkie skrajności. I dalej krętacz przekonuje swojego młodego ucznia do tego, że zależnie od okoliczności czasem należy wspierać bardziej jedną skrajność, czasem drugą, ale zawsze takie rozedrganie, zawsze radykalizacja poglądów, emocjonalne postawy, to coś, co jest w tym złym interesie. I trochę podobnie jest z różnego rodzaju wpływami politycznymi w różnych państwach, na przykład z tymi wpływami ze strony rosyjskiej dezinformacji. Widzieliśmy to dokładnie, o czym swego czasu mówił Andrzej Kochut, że na przykład w Stanach Zjednoczonych wspierane były różne strony sporu po to, żeby radykalizować postawy, żeby zmniejszać zaufanie, żeby pokazywać, że tak naprawdę zachodnie państwa są w bardzo kiepskiej kondycji. Ale to oczywiście nie znaczy, że wszystko, co nam się w debacie publicznej nie podoba, że wszystko, co wydaje nam się niezgodne z polskim interesem, możemy przypisywać takim wpływom zewnętrznej dezinformacji, zewnętrznej ingerencji. I tutaj drugi cytat z tej książki. Istnieją dwa równe i przeciwne sobie błędy, które mogą być popełnione przez ludzkość odnośnie demonów. Pierwszy to niewiara w ich istnienie. Drugi to wierzyć w nie i być aż nadto i niezdrowo nimi zainteresowanym. I myślę, że dokładnie tak samo jest z tą polityką zagraniczną i rosyjskimi wpływami w Polsce i w wielu zachodnich państwach. One oczywiście istnieją, one oczywiście wpływają na polityki państw, ale próba budowania takiego prostego obrazka, w którym wszystko, co nam się nie podoba, zawsze w 100% jest opłacane przez Kreml, to po prostu bardzo niebezpieczna ścieżka, której również w swoim dobrze rozumianym interesie powinniśmy się wystrzegać. Bez względu na to, kto i która strona sporu politycznego takie uproszczone recepty próbuje nam przedstawić.